wielu powodów. Jednym z nich jest ta kaliczna obecność za końcem roku. Niesamowite, to jest bardzo przyjemne. Proszę Państwa, ja zacznę od takiego tekstu, który w tym roku obowiązuje jako Galerię w Centrum, bo mieścimy się w Miejskim Ośrodku Kultury w Galerii w Centrum. Nasza galeria w tym roku ma 36 lat. Miasto obchodzi 60 lat. Nałożyliśmy te dwie liczby na siebie i wyszło nam 360. Czyli jesteśmy najstarszą placówką w tym mieście, niewątpliwie. Nikt nie ma więcej czegokolwiek. Ja uważam, że to mogą być. Słucham? Ja jestem starszy. O, proszę pana, nie jestem przekonana. 360 stopni, 360 lat, 360 dni w roku. Nie wiem, jak Państwo chcecie sobie, że tak powiem, tą liczbę przedstawić. Tak, ja zostawiam to Państwu. To jest Wasza interpretacja. Natomiast, jak mówię, no z racji też tych urodzin miasta i okrągłych 36 urodzin galerii, my pokazujemy w galerii osoby związane z miastem. Osoby, które w tym mieście funkcjonują, są mniej, bardziej znane, ale jednocześnie są osobami, które warto pokazać, które warto zaprezentować. Tu mam listę, którą zrobiła mi pani Karina, z którą się znam już też wiele lat. Kogo mam przedstawić? Ja pozwolę sobie teraz poprzedstawić. Witam bardzo serdecznie dyrektora zespołu szkół numer 2, panią Ewę Menni. Dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1 Anitę Polnik, Klai. Nie ma, ale jestem. Ale to mogło być brawa szkolnie. Dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego numer 1 pana Patryka Mochnacza. Dyrektora Instytutu Domu Kultury Łoziska Górny Ewę Moćko. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Marię Kucharską. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 Beatę Siwiec. I witamy pana Franka Niesia, profesora Akademii Nauk Stosowanych. Natomiast ja tą wystawę mam tu tydzień czasu. Ja się już napatrzałam, naoglądałam i powtórzę to, co żeśmy rozmawiały, bo rozmawiałyśmy tutaj, no, trochę czasu żeśmy spędziły razem. Jest zawsze bardzo fajnie, jeżeli artysta, nauczyciel, kobieta, jak mam w tym wypadku, tworząc, rozwija się, pokazuje coś innego. Ja znam twoje prace od wielu, wielu lat. Widzę, jakie są inne w tej chwili. To są bardzo przyjemne rzeczy i to są bardzo fajne rzeczy. Wiem też, że malujesz na zlecenie, a więc robisz sobie ćwiczenia. Tak. Nie chcesz wyjść z sprawy. Zgadza się. Nie można. Powiedz nam trochę, czy to, że malujesz, ułatwia ci pracę z młodzieżą, czy to jest, że tak powiem, czy młodzież się na przykład obawia z tobą współpracować, bo mimo wszystko jesteś artystą? Myślę, że nie. Ale może zacznę tak od początku. Tak, proszę. Witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jest mi naprawdę niezmiernie miło. To jest po prostu coś cudownego, że tutaj wszyscy jesteście, tu i teraz. I to jest takie najważniejsze. Jestem z tego powodu naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo szczęśliwa. Także dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim za przybycie. To jest coś pięknego. No właśnie, opowiem troszeczkę o tych faktycznie swoich pracach, obrazach. Między innymi prezentuję tutaj dwa cykle. Pierwszy starszy cykl w poszukiwaniu światła. To jest właśnie, są te obrazy. No i nowy cykl symetrii i asymetrii odbicia. No i tak naprawdę oprócz jeszcze tych cykli mamy również tutaj prace, które powstały na plenerach.
na których często, często bywam. Te wszystkie prace, przede wszystkim właśnie tutaj ten cykl symetrii i asymetrii odbicia, powiem dlaczego tak właśnie powstał. A mianowicie kilka lat temu byłam w Bratysławie i miałam okazję zwiedzać taką przepiękną jaskinię, nazywa się Brestowska. I tam po prostu było niesamowite światło i to światło zrobiło na mnie taką ogromne wrażenie, że powiedziałam sobie nie. Ja muszę coś takiego namalować. No i to było już kilka lat temu. No i stało się. Rozpoczęłam ten cykl, co mają dzisiaj Państwo okazję zobaczyć po raz pierwszy. Jest to przede wszystkim malarstwo fakturowe, a mianowicie tutaj nakładam w grubą warstwę farby, to jest tak zwany impas, co daje chociażby takie wrażenie chociażby trójwymiarowości. Natomiast jeżeli chodzi o resztę prac, to jest też malarstwo szpachlowe, które mi towarzyszy już od wielu, wielu lat. I powiem tak, że teraz to malarstwo szpachlowe jest bardzo takie powszechne, bardzo rozbudowaną, jest taką dziedziną sztuki, ale daje tutaj niesamowitą możliwość takiej wolności chociażby artystycznej. Drodzy Państwo, co mogę dalej jeszcze powiedzieć? A mianowicie, no właśnie, każdy artysta tak naprawdę szuka cały czas nowych inspiracji, nowych technik, eksperymentuje. No bo przecież tak naprawdę sztuki nie możemy zamknąć w jakichś takich wąskich ramach i powiedzieć nie, koniec. Tak naprawdę sztuka przede wszystkim dla mnie jest taką przygodą, drogą właśnie pełną poszukiwań, inspiracji. No i między innymi te inspiracje chociażby czerpię z otoczenia, z różnych relacji z naturą, z rzeczywistością. Tak się właśnie składa, Kasiu, to co mówiłaś, że jestem od wielu lat nauczycielem. Pytam, mam przyjemność. Czy uczniowie się boją, czy uczniowie wręcz nie? Nie, myślę chyba, że nie. Można ich zapytać. Można zapytać. Jeżeli do odpowiedzi, to bardzo chętnie posłucham. Natomiast no, powiem tak, że bardzo się cieszę, że uczę. Że mam do czynienia na co dzień z dziećmi, z młodzieżą, chociaż nawet w kilku szkołach, dokładnie w trzech. Natomiast nawet nie wiem, czy wiecie, ale wy tak naprawdę dajecie mi na co dzień bardzo dużo siły, bardzo dużo takiej motywacji. Przez chociażby miłe słowa, przez to, że mamy takie relacje przyjacielskie, bardzo pozytywne i to jest naprawdę niesamowite. Powiem Państwu, ostatnio co mi takie fajne, miłe słowa mnie spotkały. Z nami dzisiaj jest Szymon z siódmej klasy. Na lekcji Szymon mnie pyta, proszę Panią, co zrobić, żeby być takim sławnym jak Pani? A ja mówię, Szymonku, no przecież ja nie jestem absolutnie taka sławna. A Szymon mówi, no tak, no jak to nie jest Pani sławna? Przecież jest Pani w internecie. A bo jeszcze przytoczę jeszcze od Alicji. Też, to jest po prostu niesamowite. Alicja, czwarta klasa teraz szkoły podstawowej, na lekcji tak samo do mnie podchodzi i mówi do mnie, proszę Panią, a ja mam Pani obraz. Ja się tak zdziwiłam, patrzę na Alicję, ja mówię, Alicja, no a jak to się stało, że Ty masz ten mój obraz? Alicja mówi, no proszę Panią, wydrukowałam sobie z internetu i powiesiłam w pokoju na ścianie. To są bardzo ważne informacje, a więc szuka jest niezbędna. Powiem Państwu.